Halo, halo, dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Michał, aka Pomidorowy.pl, a was chciałbym zaprosić na prawdopodobnie już ostatnią sesję Zagrajmy w 40 Wings na konsolę PlayStation 1. Poprzednim razem, w poprzedniej sesji udało nam się przejść poprzedni świat, czyli świat... jaki to kurwa był świat? Świat zamkowy. I dzisiaj przejdziemy sobie ostatni świat w grze, jakim jest świat piracki, który ma tą samą muzykę co świat kiblowy, który robiliśmy w drugiej sesji. Tylko że no, obecnie ta muzyka nie leci, ponieważ mi się coś spieprzyło z emulatorem, kiedy wczytałem sobie load state'a, ponieważ zapisuję sobie na save state'a, gdyż po prostu karta pamięci mi czasami odmawia posłuszeństwa, więc dlatego zapisuję sobie na save state'a. Jak pójdzie dzisiejsza sesja? Zobaczymy. Zatem przechodzimy do sesji właściwej. Dobra, jestem sobie tutaj i atakujemy tego ptaszka. Elegancko. No to się teraz z nim zmierzymy. Pokażemy, kto tutaj rządzi. Oczywiście, że Tumble rządzi. Oczywiście, że tak. Ojejku, nakrętka mi spadła. Nie zaczynajcie wyścigu. Nakrętka mi spadła, muszę zakręcić kole. Dobra, mamy to. Lecimy. Widzę, że muzyka w każdym wyścigu jest taka sama. Ponieważ, no kurde, ta nutka już jakiś czas leciała. Trochę tych sezetek zbierzemy, nie żeby coś. Zetki są bardzo ważne, ponieważ to dzięki nim możemy się utrzymać przy życiu. Gdyby nie zetki, to byśmy bardzo szybko zginęli. Ten wyścig udało mi się zrobić wczoraj za pierwszym razem na streamie. Zobaczymy, jak nam dzisiaj pójdzie, ale już widzę, że będzie ciekawie. Dobra tam ptaku, kurde, weź, spierdalaj. Ja tutaj cię pocisnę w trybiga. Mówiłem, że cię wyprzedzę. A, ty szybko nadganiasz. Ty jesteś jednym z tych szybszych, kurde, przeciwników. Okej. O, tak to się kurwa bawić nie będziemy, gościu. Chodź tutaj. Pa, jak cię pocisnę teraz. O nie, tak to my się kurwa bawić nie będziemy, gościu. Patrzcie, jak cię porobiłem, patrzcie, jak cię porobiłem. Haha, dobrze. Dobrze ci tak. Elegancko. Ostatni wyścig w grze to był, proszę państwa. Już nie będzie żadnych takich wyścigów. Pokonaliśmy ostatniego pieska tego, Tate Bera, innymi słowy. I poczekajcie teraz sekundkę. Dobra, możemy iść. Jak słyszycie, muzyka już wróciła. Elegancko jest. Tak więc wyścig ostatni w grze mamy zaliczony, więc dziękuję, trzymaj się ciepło, ptaszku. I teraz możemy sobie iść zobaczyć co i jak i gdzie. Dobra, to jest poziom, który wolę sobie zostawić na koniec, bo tego robiłem najmniej. Zacznijmy sobie może od prostego poziomu, tego od którego w sumie wczoraj zaczynałem. Myślę, że to będzie dobra decyzja, czyli w sumie to będzie właśnie od tego. Bo wczoraj sobie jak ćwiczyłem, to od tego poziomu zaczynałem i prawie go przeszedłem. Okej, dobra. Tak więc wskakujemy do skrzynki. Swoją drogą bardzo ciekawy motyw, żeby wejść do poziomu, to trzeba wskoczyć do skrzynki. Nie wiem, czy coś takiego Banjo-Kazooie zrobiło, ale 40 Weeks chyba było wcześniej, tak mi się wydaje. Ale dobra, dobra, koniec takiego śmieszkowania. No i elegancko, kurde. Kapitan statku został pociśnięty. My sobie będziemy
oczywiście ten krzyk tutaj trzymać, bo chcemy mieć go jak najwięcej. To mamy już Dream Keya na samym starcie, tak więc będziemy mogli tutaj poszpanować. A teraz słuchajcie się w ten piękny soundtrack, który tutaj nam towarzyszy. Bardzo fajny jest. Wiecie, jak ja bym to nazwał? To jest soundtrack taki bardzo, no, kojarzący się właśnie z takimi czasami pirackimi, nie? O, tak trzeba było to załatwić, bo inaczej byśmy nie zdobyli tego koła zębatego. W sensie, moglibyśmy zdobyć, ale prawda jest taka, że... No idiota, no po prostu kurwa idiota. Następny idiota, dawaj. O, ja przypadkowo wszedłem w beczkę. Generalnie to... Coś chciałem powiedzieć, ale zapomniałem. Miałem tutaj już coś przygotowane, ale... No kurczę pieczole, zapomniałem. O, idiota. Tak to się załatwia, kurde, w pirackich czasach, a nie, kurde, pitoleniem o Chopinie. Ale graficznie ten poziom bardzo ładnie wygląda. Z tym poziomem w ogóle miałem wczoraj troszeczkę problemów, bo ja w momencie, kiedy ginąłem, to ja, wiecie, nie robiłem już później wyścigu, przez co byłem tak naprawdę na skraju oberwania, a teraz jestem trochę lepiej przygotowany, bo wiadomo, mam to jedno życie w zapasie. Tak więc, no, co może pójść nie tak, jak to się mówi. O, sam się znokautował, frajer. Hehe, dobrze ci tak. Uwaga, bo pianino jest. Aj. Nie nabiorę się na to już drugi raz. Idziemy dalej do góry. No i proszę bardzo, nawet nie zdążył mnie zaatakować. Nie, ale graficznie naprawdę ten poziom bardzo ładnie wygląda. Ogólnie twórcy to, przyznam szczerze, naprawdę tutaj się popisali, jeżeli chodzi o poziomy w grze. I to mówię autentycznie bez kappy, nie? To nie jest jakby z żadną ironią, ani z żadnym sarkazmem. O, no właśnie, to jest często niespodzianka, która bardzo często w tym poziomie będzie nam towarzyszyć. I chyba nawet nie tylko w tym poziomie, bo w następnym poziomie i chyba jeszcze w następnym będzie nam również ten motyw z tą bombą towarzyszył, ale to na szczęście na razie możemy to sobie olać. No tego tu już nie byłbym w stanie olać, bo no straciłem serduszko na tym. I elegancko, Dream Key mamy zebrane, możemy sobie iść dalej. Ja wiem, że teraz możecie powiedzieć, że ale to jest oszustwo, bo ty wiesz, gdzie co jest. W tym poziomie, okej, wiem gdzie co jest. Ale w następnych poziomach nie wiem, gdzie co jest, więc... Ten poziom przynajmniej mam przyćwiczony, ale z pozostałymi może być równie dobrze ciekawie, nie? Pamiętajcie też o tym, nie? A ja uważam, że to, że sobie poćwiczyłem przed jakimś poziomem, to nie jest jakaś dyskwalifikacja, bo czasami nawet lepiej poćwiczyć, niż ciągle na pałę robić, nie? Rozumiecie, o co chodzi? Czy tak nie bardzo rozumiecie? Nie pojemaju cię. No, dopiero teraz padł. Patrzcie, ile musiałem na niego zużyć. Ja przez to, że kurde te skrzynki się trzęsą, ja mam takie wrażenie, że kurde co druga skrzynka to bomba będzie, nie? Ale pamiętam, że tutaj na szczęście tak nie jest. Tu mamy elegancko zrobione. Dobra, mam inny pomysł. Tak to się kurde w Teksasie robi. Dobra, oni tam padli chyba, albo spierdzielili, nieważne. Nieważne co się z nimi stało. Proszę bardzo, drinki. Tutaj trzeba uważać na nasze zetki, bo jest ich naprawdę bardzo mało. Szybko! Dobra, mamy to. Mamy co trzeba, idziemy teraz dalej. Możemy już z ręką na sercu iść w kolejną sekwencję, dlatego że
Nic nie pominęliśmy. Wszystko mamy jak najbardziej zdobyte. I tutaj w ogóle krab. To mi się wiecie z czym kojarzy. Te kraby mi się kojarzą z jednym memem takim, już martwym bardzo. Z taką fajną muzyczką, taką. Dobra, nie będę go już atakował. Walić go. Spadaj, gościu, nie chcę cię znać. Dobra, płyniemy teraz. Płyniemy w czeluści oceanów. Głęboko, 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 głębiej, głębiej. Nie, dobra, odwala mi już, kurde. Za bardzo się podnieciłem, że to ostatnia sesja jest. Mam inny pomysł, ja to zrobiłem wczoraj na live'ie. Chodźcie tu. O! Bliżej! Elegancko. Ze stopy cię pocisnę, patrz. Chotu. Chotu! Chotu! Pajak na ciebie nadepnę. Chodź tutaj, za będziesz mi krusem. No kurde, no chodź tu! Dobra, padł. Chciałem go inaczej trochę załatwić, ale no trudno się mówi. O! Kurde, no nie zdążyłem, a chciałem tak szybko uciec. Ja pierdzielę. Ale z tego co wiem, te skrzynki już się nie będą tam spawnić. W sensie to co zniszczyłem, to zniszczyłem, więc nie będzie takiego respawnu. I chyba przeciwnicy też się już tam nie pojawią, więc może nawet i tyle dobrze, ale z drugiej strony, kurde, miałem jedno życie w zapasie, więc będę musiał uważać teraz naprawdę. No ale dobra, trudno, za błędy trzeba płacić, jak to mawiają, nie? Nie można, że tak powiem, być wiecznie bezkarnym. O, i kurwa, znowu to samo, zapominam, że tutaj bomba też była. O, elegancko. Tu są jeszcze u góry. Ja pierdzielę, no. Dobra. 28 to nie jest zły wynik. Ale cię teraz porobię, gościu, nie? Stój tutaj grzecznie i mnie nie atakuj. Cię się pozbędę, kurde, śmietniku rzucający beczki TNT. O, proszę bardzo. Dreamki. Elegancko. Te gówno nie może przez drzwi przechodzić? Nie, nie może, dobra. Więc tyle dobrze. Teraz się szybko podładujemy i lecimy, kurde, skopać tego gówniarza małego biegającego. Kurwa, co plujesz? Co plujesz, gościu? O, następny, kurde, frajer. Ale oni chyba w nieskończoność się będą spawnić, z tego co pamiętam. Ale walić ich. O, to trzeba było właśnie zrobić. Elegancko, dobra. Ja pierdolę, no... Spadaj stąd! Zetki to są dla mnie, kurde, bardzo ważne. Chcę mieć ich wszystkie. Dobra, elegancko. Szybko, 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 szybko. Weźmiemy sobie raz jeszcze power up i zobaczymy, co tam u góry będzie. Elegancko, elegancko, elegancko. Spierdalaj.
Wyjebane w ciebie, gościu. I tu będzie ostatni drinki, jak nic. Tak, tu jest ostatni drinki. Elegancko, elegancko. Yes! Dobrze! Oj, 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 zbieramy zetki. Dobrze, tutaj mnie w ogóle jeszcze nie było. Zetka, zetka, dobrze, im więcej zetek, tym lepiej. Będziemy lepiej przygotowani na następne poziomy. Albo następny poziom na początku. Okej. Gdzie my w ogóle jesteśmy? A my u góry jesteśmy. O ty kurwa mnie z tych swoich obleśnych stóp ciśniesz? Dobra. Idziemy stąd. Zetka, zetka. Dobra, będzie dodatkowe życie, elegancko. To jeszcze lepiej jesteśmy przygotowani. To jest jeszcze lepsze niż ja sądziłem, nie? O. I tak ich pociśniemy sobie, towarzystwo. Dobra, lepszy pomysł mam. Wycofujemy się na razie. I mamy setkę i teraz możemy iść atakować. Jezu, on przez drzwi przelazł. Dobra, spada uwa. Idę od was. Leszcze. Proszę bardzo, patrzcie jak żeśmy ładnie ukończyli poziom. Elegancko, moi drodzy. To dopiero 18 minut. Proszę bardzo. Dwa poziomy z czterech mamy zaliczone. Oczywiście poza przedostatnim bossem, który tutaj na nas będzie czekał. Tak więc to był ten poziom tutaj, tak? On tutaj był. Tak, to jest ten poziom, więc tutaj już sobie nie idziemy. I teraz w ramach chronologii z wczorajszego streama pójdziemy sobie tutaj. Ponieważ tutaj był ten poziom, który próbowałem zrobić. Tak, to jest on. Doskonale, wiedziałem gdzie iść. Tutaj mamy dwa Wingsy. A, zapomniałem, przecież trzeba jeszcze ten. Trzeba jeszcze przecież zapisać. No kuźwa, no ja bym miał nie zapisywać, no proszę was. Dobra, brakuje nam już tylko tych 5 Wingsów. A, i muzyka się w ogóle wyłączyła w momencie, kiedy zapisałem. Dobra, mamy zapisane sobie już. Tak więc lecimy teraz na ten poziomik. 35 na 40 Wingsów. Oznacza to, że tutaj będziemy mieli 2 do uratowania i w następnym, ostatnim poziomie 3, co daje nam równe 40. Będziemy mieli wszystkie Wingsy uratowane i potem będziemy mieli walkę z prawdziwym bossem. Znaczy prawdziwym, ostatnim bossem. No, to chciałem powiedzieć, kurde. Nie mogę się tego serdecznie doczekać. Tu pamiętam, że to było. Tak, wiem, że przerwałem tam dialog naszemu zegarkowatemu przyjacielowi, no ale niestety musiałem to zrobić, dlatego że on i tak nic szczególnego nie mówił, poza tym, że opisywał nam, na czym będzie poziom dokładnie polegał. A my wiemy, na czym poziom będzie dokładnie polegał, wiemy, co musimy zebrać, wiemy, co mamy zrobić, tak więc nie ma co tutaj się, kurde, oszukiwać. O, i to jest to, z czym ja walczyłem ostatnio na streamie, czyli wczoraj. Oj, oj, oj.